Zdaniem niektórych wykonują męskie zajęcia. One jednak przełamują stereotypy i odnoszą sukcesy w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Iwona Grzelak, jak kilka innych kobiet w gminie Żerków, kieruje autobusem. Stało się, że no, teraz kieruje pani autobusem, bo to chyba nie jest takie zajęcie, które się kojarzy z takim no, zajęciem dla kobiet, przynajmniej tak stereotypowo. Czemu? Teraz już tak. Już jest tyle kobiet, że naprawdę. A zaczęło się od męża, bo mąż jeździ autobusem. A ja zaczęłam potem jeździć jako opiekunka. Na przewozach szkolnych i tak jak się siedziało, to tak się patrzyło. No, tak, no fajnie by było spróbować, nie? Tylko trzeba lubić, naprawdę trzeba lubić, bo to nie jest tak hop. Jak ktoś nie lubi, to będzie się męczył po prostu. No tak, z jazdą samochodem, nie? A inni kierowcy, mężczyźni, kiedy pani ich mija, jak reagują? Normalnie, tak, na mężczyzn. Podnoszą rękę i tyle. Także uśmiechałem się, także nie, raczej się nie spotyka takich reakcji negatywnych. A egzamin prosty był? Znaczy, ja mogę się pochwalić za pierwszy klasą zdam. Oni tu dziewczyny też, nie? Także ja wiem, no, jak na osobówkę, nie? Wiadomo, pierwszy wyjazd na miasto, zmieszczę się, no bo to takie wiadomo. A na egzaminie, to testy, parkowanie w kopertę. Z autobusem nie jest takie proste jednak, bo trzeba typowo na lusterka, więc to tam nie można się przez ramię spojrzeć, zobaczyć do tyłu, bo się widzi tylko szybę, albo nic w ogóle nie. Także na egzamin no, po kaliszu. A czy kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami niż mężczyźni? No nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Taka panuje opinia, że może dlatego, że chociaż no nie zawsze, że kobiety tym może jeżdżą wolniej po prostu. Ale chociaż nie wszystkie, nie powiem, żeby wszystkie. Zależy jednego od konkretnego człowieka. Ostatnio miałam taką sytuację, facet mnie wyprzedzał przed wysepką w Miąskowie. No i no co, ja musiałam zahamować, bo on by się nie zmieścił, tak? I to trzeba uważać po prostu często tak jest, że na innych jednak trzeba uważać, nie? No ale no co? Taka praca. Józefina Nowaczyk-Wróbel trenuje taekwondo. Jej uczennice odnoszą sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich. To znaczy, kobiet w taekwondo trenujących, prowadzących zajęcia i kobiet trenerów jest bardzo mało, bo tak czynnie działających to można policzyć na palcach u jednej ręki, jeżeli chodzi o nasz świat taekwondo. Natomiast ja uważam, że to nie jest tak do końca męski zawód. No, to jest zawód jak każdy inny. Tak jak są, nie wiem, kobiety w lekkiej atletyce, tak samo w gimnastyce, tak samo mogą być kobiety i w taekwondo, prawda? A jak to się stało, że w ogóle zaczęła pani trenować taekwondo? W latach dziecięcych, jak każde dziecko, oglądaliśmy dużo filmów Karate Kid i bardzo mi się podobały dyscypliny, wszystkie sztuki walki. I uważałam, że chciałabym kiedyś trenować jakąkolwiek dyscyplinę związaną ze sportem walki. W Jarocinie nie było za dużo takich sekcji. W szkole podstawowej, do której chodziłam, był tylko tenis stołowy, gdzie prowadził go pan Marek Towolski i wtedy uczęszczałam na tego tenisa. 10 lat trenowałam tenisa. Następnie przerzuciłam się właśnie na taekwondo, ponieważ w Jarocinie się pojawiło taekwondo i tak się rozpoczęła moja przygoda z tą dyscypliną. Do trenowania namówił mnie mój obecny mąż. Ja tak nie do końca chciałam się za to wziąć, ale on stwierdził, że jestem do tego stworzona i powinnam to robić i tak się zaczęło. On mi pomógł rozkręcić klub, później się zaczęły wyniki i tak później już potoczyło się wszystko do przodu i zaczęły się robić sukcesy. A są jakieś różnice, kiedy chłopacy trenują i dziewczyny? Są jakieś różnice w ich podejściu na przykład do tego? Tak. Uważam, że silniejsze charaktery mają w dzisiejszych czasach dziewczyny. Chłopacy troszkę, jak jest ciężko, to troszkę odpuszczają i tak jakby się już, nie wiem, no poddają na starcie. Jakie sukcesy jako trenerka ma pani na swoim koncie? No to ostatni rok, kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy Kadetów, brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów, piąte miejsce Mistrzostw Świata Kadetów, no i bardzo dużo medali Mistrzostw Polski, juniorów,
i juniorów młodszych. Praktycznie jesteśmy w czołówce klubów w Polsce, jeżeli chodzi o klub Pokłonu Białej Tygrysy Jastrzębie. Jaka jest Pani recepta na sukces? Nigdy się nie poddawać. Karina Migalska-Cepa w policji pracuje 7 lat. Zaczynała w Poznaniu, potem przeniosła się do Jarocina. Moje plany zaczęły się, kiedy kończyłam szkołę średnią. Było to technikum ekonomiczne. W ostatniej klasie koledzy moi akurat, którzy już wcześniej startowali do policji, zachęcili mnie do tego, że widzieli, że po prostu jestem sprawna fizycznie, że dosyć duże sukcesy odnosiłam w biegach przełajowych. Nawet byłam mistrzynią wielkopolski w biegach przełajowych w młodszych latach. No i akurat tak jakieś plany były większe potem i nie było to akurat sprecyzowane, czy to będzie wojsko, czy policja. Potem się okazało, że jako pierwsze złożyłam tutaj, jeżeli chodzi o pisma do policji, tutaj do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Wszystkie testy oczywiście udało mi się zaliczyć pozytywnie za pierwszym razem, no i tak już dalej poszło, że akurat wybór padł na policję. Pierwsze moje służby były oczywiście w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, następnie zostałam przeniesiona do Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie pracowałam 2 lata. Na chwilę obecnej pełnię obowiązki dzielnicowej rejonu numer 2 Komendy Biedowej Policji w Jarocinie. Myślę, że policja, nie możemy tutaj rozgraniczać odnośnie kobiety czy mężczyźni, dlatego że uważam, że policja jest jako ogół, tak? Nie zależy to bardziej od płci, tylko bardziej tutaj możemy wnioskować, że zależy to od osobowości, od osoby, od wykształcenia i od, myślę, że chęci do tej pracy. Z różnymi sytuacjami się oczywiście w życiu spotykałam już, ale powiem, że niektóre sytuacje, w niektórych sytuacjach kobieta potrafi załagodzić tą interwencję, a w niektórych spotkałam się też raz w życiu, gdzie widziałam, że mężczyzna po prostu na mnie reagował bardzo agresywnie. Dlatego w tych przypadkach po prostu nieraz my się wycofujemy jako osoby i na przykład druga osoba podejmuje całkowitą taką interwencję, przejmuje tą władzę tak jakby i rozmawia z tą osobą. Bardzo często się spotykamy, mówię, w komendach ościennych czy w komendach tutaj podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu też są kobiety, które są na stanowisku komendantów czy naczelników. Myślę, że to nie zależy od tego. Kwestia chyba wykształcenia i wiadomo i obeznania i lat służby przede wszystkim. Ma Pani córkę, tak? Czy poradziłaby jej Pani, gdyby sobie zamarzyła, że chce zostać policjantką, bo widzi, że mama jest policjantką i że to jest takie fajne zajęcie, odradzałaby jej to Pani? Znaczy się, córeczka akurat ma w tym momencie 2,5 roku i już jest przekonana, że zostanie policjantką, dlatego że akurat mój mąż również pełni funkcję dzielnicowego, akurat w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie. Teściu również był policjantem w tej jednostce w Krotoszynie, więc nie będę jej wybierać drogi. Myślę, że to mi też nikt nie wybierał drogi faktycznie życia dalszego, więc jeżeli będzie chciała zasilić nasze progi policji, jak najbardziej będę ją popierała w tym i wspierała. Katarzyna Andrzejczak na razie jest uczennicą, ale swoją przyszłość chciałaby związać z wojskiem. Już od wielu lat interesuję się militarią, co nie jest spotykane właśnie u dziewczyn, przynajmniej w moim wieku. To liceum wydawało się dla mnie idealne, ponieważ już w gimnazjum myślałam, żeby tutaj przyjść. Wiele właśnie osób opowiadało mi, jak tutaj jest, że są dodatkowe zajęcia. Mój tato był dumny, ponieważ kiedyś sam chciał być wojskowym, no ale nie jest. A moja mama patrzyła na to bardzo, bardzo przychylonym okiem, ponieważ dziewczyna do wojska to jest bardzo rzadko spotykane. Wiadomo, kobietom jest trudniej dostać się do wojska niż mężczyznom. Kiedyś nie było równouprawnienia i kiedyś by nikt nie pomyślał, żeby kobieta mogła pójść do wojska. Ale myślę, że ten stereotyp jest coraz bardziej przełamywany. Kobiety mogą tak samo pokazywać, że są silne jak mężczyźni. U nas w jednostce w Jarocinie pracują kobiety jako żołnierze. Jest ich niewiele, ale jakoś chyba sobie poradziły, żeby być tam i są, według mnie, bardzo je za to szanuję, że potrafiły pokazać, że one też mogą, że kobiety nie są inne, że po prostu mogą dokonać tego samego, co mężczyźni w wojsku. Początki Roxany Kaczmarek w klasie mechaników samochodowych wesołe nie były. Jest to moją pasją. Wybrałam ten zawód dlatego, że wolę być brudna od smarów niż od, nie wiem, farby do włosów na przykład. Dlatego wybrałam ten zawód. Jest fajnie, mam samych chłopaków praktycznie w klasie, ale jest wesoło. Miałam obawy, owszem, że będzie dziwna reakcja chłopaków, że jedna kobieta, ale jakoś daje radę i wszyscy byli podziwieni, że właśnie jedyna kobieta, tak? Czyli właściwie od samego początku dobrze zostałaś przyjęta przez klasę. Czy były jakieś może dziwne komentarze? Oczywiście, że tak, były dziwne komentarze, ale jakoś teraz już w trzeciej klasie wszyscy się przyzwyczaili do tego. I o czym były te komentarze? Co takiego mówili chłopacy? No wiadomo, co mogli mówić chłopacy, tak.
Ja nie wiem. No może nie będę komentować właśnie tego, ale wesoło nie było na początku w pierwszej klasie, wiadomo. No mamy oczywiście to, co najważniejsze, akumulator, rozrząd. To jest właśnie cały kadłub tego silnika, tak. Oczywiście pracują tam tłoki, wiadomo, w cylindrze. No różnie, nie? Alternator tutaj. Czyli gdyby na drodze zepsuł ci się samochód, to potrafiłabyś go naprawić? No z odpowiednim zestawem kluczy na pewno tak. Nie tylko taekwondo jest dla kobiet, ale i aerobox, a nawet boks. Aerobox, ale to jest super zajęciem, szczególnie dla dziewczyn. Chcemy być silne, jak mężczyźni, więc mieć więcej testosteronu, poradzić sobie czasami właśnie z nimi. Być mocniejsze, to nas wzmacnia. Nasi znajomi, jak się dowiedzieli, oczywiście przyszli za nami, ale niestety już nie ma miejsc. Trzeba się dużo wcześniej zapisać, to jest fakt. Także walczcie, zachęcamy. Warto. Zapisujcie się. Czy aerobox jest dobry dla dziewczyn? Pewnie, że tak, bo przede wszystkim jeżeli chodzi o odmianę tego, co tu robimy, że to jest aerobox, czyli można powiedzieć zajęcia fitness z elementami bokserskimi, jak najbardziej każdej dziewczynie się podoba, każdej kobiecie. Może się tu wyżyć, złapać tak szczerze podstawy tego boksu i fajnie się bawić, jak widzimy to tutaj naokoło. Przede wszystkim w tym zaparciu widać, że chcą, próbują i czasem tak szczerze myślę, że one aż czekają, żeby to wykorzystać gdzieś na ulicy bądź gdzieś na mieście, więc czasem tego aż się boję, patrzę na te kobietki, które naprawdę chcą troszeczkę poćwiczyć, poboksować przede wszystkim. Jest to bardzo delikatna odmiana boksu, bo to jest tak szczerze, jak mówiłem wcześniej, to jest fitness z elementami bokserskimi, ale widać ten boks na pewno na tych zajęciach i kobiety na pewno chciałyby to wykorzystać. Na szczęście nie wykorzystują. Ludzie są zaskoczeni wtedy, kiedy słyszymy, że dziewczyny trenują boks. Bo dzisiejsze czasy są takie, gdzie nie ma już podziału, że kobieta albo mężczyźni powinni tylko trenować te dyscypliny. Także ten sport jest dla wszystkich. Jak widzimy, u nas jest głównie dziewczyny. Fajnie się bawimy. Marta Włóczyńska uwielbia jeździć strażackim wozem. U nas w straży jest jeszcze jedna dziewczyna, która kieruje tym właśnie samochodem. Tylko aktualnie się wyprowadziła pod Warszawę, to jest moja siostra. Także mamy dwóch kierowców, a do tego jeszcze są trzy dziewczyny, które mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Także mamy, w sumie możemy całym zastępem uczestniczyć w akcji, jako dziewczyny. Tu na naszym powiecie, no to jest taki mały ewenement. Ja zawsze chciałam, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, myślę, że chęci, chcieć coś robić dodatkowo w życiu, czuć jakąś taką pasję, bo straż pożarna ogólnie jest dla mnie pasją. A samochód pożarniczy w pewnym okresie wiązałam przyszłość z pożarnictwem, chciałam startować do szkoły aspirantów, potoczyło się jak się potoczyło, ale jak widać realizuje się w tym, że jeżdżę sobie tutaj w OSP. Ogólnie jako Golina nie mamy dużo zdarzeń. Jesteśmy bezpieczną miejscowością, to jest około 20-30 zdarzeń w roku. No ale tak udaje mi się na 15 być. Teraz mam troszkę utrudniony w tym sposób, ponieważ wyprowadziłam się do Witaszyc ze względów małżeńskich. No ale jeżeli na przykład kierowca zgłasza, że musi opuścić miejscowość, nie ma akurat, no to wtedy też jestem w gotowości, że trzeba wsiąść, przyjechać. Kawałek to zajmuje czasu z Witaszyc, no ale jestem. Samo panowanie tego samochodu, powiem, miałam też nauczycieli, bo kierowcy naprawdę byli łaskawi. Wśród mężczyzn naszej jednostki nigdy nie spotykałyśmy się z żadną krytyką, wręcz przeciwnie, cieszyli się, że jesteśmy jako kobiety. Prowadzę młodzieżową drużynę pożarniczą, aktualnie mam tam 24 osoby, no i muszę powiedzieć, że 15 dziewczyn, także małe pokolenie straszaczek na pewno w Golinie rośnie.